Ciężko komuś złamać nogę? Nie. Wyłamać kolano? Nie. Co jeszcze robiliście? Łamaliśmy łokcie, wyrywaliśmy barki, łamaliśmy oczodoły. Zajmowali się wprowadzaniem dobrotu narkotyków, wyłudzaniem podatku VAT, napadami rabunkowymi, wymuszeniami, uprowadzeniami dla okupu. I to poszło w tą stronę, nie poszło to w stronę kibicowania. To po prostu było impuls. Ale wy się tym przejęliście, że facet tutaj zmarł? Trochę tak. Ale według akt pojechaliście na hot dogi. Gdyby nie Baluś, prokuratura i CBŚ nigdy by tak szerokim frontem nie uderzyły w psyofansów, a także w powiązania psyofansów z Szarksami. Planowane jeździły osoby ze ścisłego grona grupy i były uważane w grupie za osoby sztywne. Żeby był jakiś przypał, no to te osoby siedziały na sztywno, nikt by się nie rozp***ł. Kim jest To jest osoba, która zawsze się prężyła, tam kibiców ruchu, wymyślała jakieś afery. Jest dalej szefem pseudokibiców w GKS Katowice. A jaki był plan na niego? Żeby go zrobić do spodu. Bezpieczna śmierć i podchodząca pod zarzuty zabójstwa, nie? On był tu porwany, w tym miejscu. Do tego miejsca dobiegł. 30 września 2017 roku. Katowickie osiedle Witosa, godzina 6.20 rano. Grupa składająca się z kiboli Ruchu Chorzów i Wisły Kraków, w tym Pawła M., pseudonim Misiek, poluje na lidera bojówki GKS Katowice, Daniela D. Atak jest dokładnie zaplanowany. Kibole znają adres i plan dnia swojej ofiary. Czekają w roboczym BMW, które po akcji zostanie spalone. Auto było ciągle zapalone, otwarły się drzwi, wybiegł za nim Dzidek i Misiek. Zaczęli go gonić, zaczęli zadawać mu tam pierwsze ciosy przy tamtym śmietniku, on złamał tamten szlaban i tam już go zaczęli dopadać tak konkretnie. Zaczął się otwierać, skóra pękła. Było widać z daleka, że już ma otwarte wnętrzności na wierzchu. Leciał dalej, tutaj wpadł w tą trawę zieloną. Zaczął trzymać się tego płotu, bo przecinali mu śniegra w nogach. Zaczął klęczeć i czołgał się tutaj po tym płocie rękoma. Misiek się cofnął, to ja dopiero dobiegłem. Uderzyłem go 3-4 razy. Cofnąłem się, a Dzidek dalej go oprawiał. Dalej go walił tą maczetą po nogach, po plecach. Po prostu tam szczępy leciały jego skóry, na skórka jego. Krew tryskała. Co ile razy on go uderzył? Z 40, 50. I ten człowiek przeżył to wszystko? Przeżył. Ciągle krzyczał, nie? Byliście zadowoleni z tej akcji? Tak. Bo? Bo został trafiony. Psychofani to bojówka pseudokibiców Ruchu Chorzów, która przez lata była uznawana za najgroźniejszy, najbrutalniejszy i najlepiej zorganizowany gang kiboli w Polsce. Kilkuset bezwzględnych chuliganów, których mroczna sława szybko wyszła poza Śląsk. Doniesienia o ich kolejnych bandyckich akcjach trafiały na czołówki gazet. Potęgę zbudowali dzięki m.in. świetnie zorganizowanej strukturze, z którą bardzo długo nie potrafiła poradzić sobie policja. Chorzowscy kibole swoje działania opierali na zasadach zaczerpniętych od służb specjalnych. Mieli m.in. swoje komórki wywiadowcze. Kontrolowały one zarówno, co robią konkurencyjne gangi, jak i policja. Na ich czele stał Łukasz B. W gangu przeszedł drogę od szeregowego żołnierza, wyróżniającego się bezwzględnością i lojalnością, do jednego z liderów psychofanów. Teraz zdecydował się opowiedzieć, jak wygląda życie w kibolskiej bojówce. Co to znaczy zrobić kogoś? Robić, na przykład porąbać kogoś, połamać kogoś, pobić. A porobić do spodu? To było bezpiecznie zabić.
Chodziło o to, żeby kogoś pociąć na przykład, jeżeli ta osoba na przykład miała ranę kończyn, po prostu żeby ona mogła się wykrwawić. Ta bezpieczna śmierć miała być bezpieczna dla was. O to chodziło. Zarzut pobicia ze skutkiem śmiertelnym. Chociaż efekt zabójstwa i pobicia ze skutkiem śmiertelnym jest identyczny, konsekwencje dla sprawców diametralnie się różnią. Z tej różnicy doskonale zdają sobie sprawę atakujący w grupie kibole. W polskim prawie zabójstwo zagrożone jest nawet dożywotnim więzieniem. Tymczasem za pobicie, nawet skutkujące śmiercią ofiary, grozi maksymalnie 10 lat odsiadki. W praktyce kibole skazywani za udział w pobiciu ze skutkiem śmiertelnym po kilku latach wychodzą na wolność. Jak się planuje porobienie kogoś? To podkładało się takim delikwentowi GPS-a, jeździło się za nim, wiedziało się wszystko o jego codziennych ruchach, gdzie się porusza, co robi. Ściągało się zdjęcia jego, zdjęcia rodziny. Wiedziało się, gdzie pracuje, o której, na którą, kiedy kończy. Według policji Baluś był takim nieformalnym szefem wywiadu Psyofans. Wszyscy byli pod wrażeniem tego, w jaki sposób on wykorzystywał media społecznościowe. On potrafił włamywać się na konta pseudokibiców innych śląskich klubów, zdobywać zdjęcia, zdobywać adresy. Potrafił hakować maile także dziewcząt pseudokibiców śląskich klubów. I to był jego chyba ulubiony sposób, bo dziewczyny bardzo dużo w korespondencji wymieniają informacje na temat tego, co robią ich partnerzy. Ich celem głównym zawsze było pobicie i wyeliminowanie danego przeciwnika z naszego życia, można powiedzieć, kibicowskiego, czyli połamanie rąk, nóg, doprowadzenia do jakiegoś ciężkiego uszkodzenia na zdrowiu, aby ta osoba więcej nie mogła brać udziału w żadnych akcjach chuligańskich wymierzonych przeciwko Bojówce Wrocławskiej. To się nazywało, że rozciągnąć delikwenta na pająka, na cztery kończyny i łamać mu kończyny. Ja wziąłem, chwyciłem jego nogę, trzymałem tą nogę, a uderzał w tą nogę tą rurą kilkakrotnie. To ta noga zrobiła się taka kisielowata. Miękka po prostu. To jest maczeta kupowana w markecie normalnie, tak? Tak. Tylko te maczety były jeszcze specjalnie ostrzone z dwóch stron. I to były robione takie szpikule, że jak się wbijało w gościa, to żeby go rozerwało. Mieliście kogoś, kto się takim czymś zajmował? Tak, to ostrzył gościu na warsztacie. To było ostrzone maszynowo. Na przykład w Krakowie oni mieli jeszcze bardziej ostre te maczety, bo im ostrzył gościu, który ostrzył łyżwę. Dzidek miał taką maczetę, żebyś wziął kartkę, puścił przez to, ta kartka po prostu przecinała. Taka osoba maczeta. Sposób działania grupy Psychofanii, brutalność jej członków i skłonności sadystyczne pokazuje nagranie z monitoringu stacji benzynowej, znajdującej się przy autostradzie A4 na odcinku Katowice-Kraków. Ofiarami ataku są spotkani przypadkowo kibice konkurencyjnej drużyny jadący na pogrzeb kolegi. Pobicie zakończone zostało zmiażdżeniem kostki leżącego na brzuchu i półprzytomnego mężczyzny. Zrobił to osobiście szef Psychofanów Maciej M., pseudonim Maślak. Skąd się wierzy to, że tak łatwo dochodzi do bujek, do pobić? Dochodzi do tych bujek, bo jest krótki zapłon, tak zwany. Co to znaczy? Wystarczy jedna iskra, kurwa, i od razu cała grupa idzie w ogień. O pseudokibicach ruchu Chorzów głośno zrobiło się po brutalnym ataku na plaży w Gdyni w 2013 roku. Wtedy cała Polska mogła zobaczyć w akcji kilkuset chuliganów, którzy w środku dnia na oczach tłumu turystów skatowali meksykańskich marynarzy. Organizacja i poziom agresji Psychofanów robiła wrażenie nawet na konkurencyjnych kibolskich gangach. Jak to mieliście opanowane? Przecież wykonywałeś 40 telefonów po kolei? Nie. Miałem na przykład jednego małolata na mieście, dzwoniłem do niego i dałem mu, dawaj szybko, za 15 minut, powiedzmy tam kaj ostatnio. I oni już wiedzieli, o co chodzi, jakie miejsce, co. I weź tam ludzi. No i on już był na przykład, że wiedział, że on weźmie tego i tamtego, nie? Nikt nie pracował, nikt nie miał jakichś zajęć swoich, że potrafili się zebrać, nie? W 15 minut? Pracowali. Niektórzy pracowali, ale potrzebne były takie spotkania po prostu ekipy. Znaczy tej grupy były potrzebne spotkania, żeby po prostu samo to, że nic by się nie wydarzyło, ale po prostu, żeby pojeździć. Żeby pokazać wrogowi, że licho nie śpi.
że coś się dzieje, że taki pa jest, że trzymie rękę na pulsie, nie? Żeby czuli strach przed nami. Do żelaznych obowiązków członków grupy należały codzienne treningi sztuk walk. Odbywały się one w opanowanym przez nich klubie sportów walki. Trener, a zarazem jeden z przywódców grupy, Maciej S., reprezentował Polskę na Mistrzostwach Świata w brazylijskim jiu-jitsu. Obecnie jest kolejnym z członków grupy, który poszedł na współpracę z policją. Tutaj jest miejsce zbiórek, nie? Miejsce zbiórek do czego? Do awantur. Tylko wiesz co, obróć się od razu tak, żebyśmy mogli odjechać, jak coś. Stąd wywodzi się dużo chuliganów, takich małolatów, którzy jeździli na akcje, nie? I co, nie zwracaliście niczyjej uwagi? Policja nie wiedziała, że to jest wasze miejsce do zbiórek? A policja tu nie podejrzała. Na opanowanym przez Kiboli Śląsku i w sąsiednich województwach rozkwitł handel narkotykami, który był głównym źródłem dochodu pseudokibiców. Rozbudowana struktura grupy była idealnym fundamentem do zbudowania siatki dealerskiej. W przeciągu około 10 lat Baluś wprowadził na rynek blisko 800 kg amfetaminy, kokainy, marihuany i mefedronu. Śląskie osiedla zostały podzielone pomiędzy konkurujące ze sobą grupy kiboli. Namalowane na ścianach familoków symbole drużyn okazują się mieć istotne znaczenie biznesowe. To malowanie grafów na ścianach, co ma oznaczać? O, to było pokazywanie swojej siły. Jak później na przykład na takim terenie jakiś gościu otwarł na przykład punkt z maszynami. Z hazardowymi, tak? Tak. Był punkt maszyn na dzielnicy ruchu i oni z tego czerpali korzyści. Naliczali takiego gościa, a gościu płacił haracz. No nie oni, tylko wy. No. Jedną z metod zarobkowania grupy było też ściąganie haraczy z lokali rozrywkowych i gastronomicznych na terenie Śląska. Na niepublikowanym wcześniej filmie widzimy wtargnięcie gangsterów do jednego z barów. Kibole pobili ochroniarzy i przypadkowych klientów. Miało to przekonać właściciela do wynajęcia właściwej ochrony. Ale dobry biznes kibole robili również wyprowadzając pieniądze z własnego klubu. Na przykład odsprzedając ze sporym zyskiem darmowe bilety i karnety wymuszane na władzach ruchu Chorzów. Te 1300 karnetów, które zostały wam przekazane, wy sprzedaliście i zarobiliście... Na te pieniądze, tak. Czyli de facto okradaliście własny klub. Tak. Najwięcej pieniędzy zarabiano na organizacji meczów wyjazdowych. Koszt takiej podróży dla zwykłych kibiców był sztucznie zawyżany, a różnica w cenie trafiała do kieszeni kiboli. A najlepszym takim wyjazdem, gdzie zarobiliśmy dużo pieniędzy, to był wyjazd na finał Pucharu Polski do Kielc. Z jednego pociągu zarobiliśmy 70 czy 80 tysięcy złotych na czysto. Czyli od swoich kibiców wyciągnęliście kilkadziesiąt tysięcy złotych na działanie grupy przestępczej, tak? A te pieniądze szły później na rakietnice, na jakieś akcje zbrojne, na maczety, na auta robocze, telefony. Czyli na działanie zorganizowanej grupy przestępczej, tak? Bandytom z Chorzowa ciągle było za mało. Perspektywy znacznie wyższych zarobków dawały zaskakujące porozumienia z konkurencyjnymi gangami. Na przykład z kibolami Wisły Kraków. Wytłumacz mi, jak to jest, że jednego dnia bijecie się na trybunach z Wisłą Kraków, a za miesiąc jesteście wielkimi przyjaciółmi, zawieracie zgodę i nagle jesteście jedną ekipą. Nie się tego wytłumaczyć normalnie. Był w ogóle inny klimat, inne pieniądze. Myśmy nigdy nie patrzyli, żeby zarabiać pieniądze, tylko żeby się napi***ć. Mieliśmy z takiej grupy, a oni po prostu zarabiali pieniądze, jeździli drugimi autami. Byliśmy zapraszani na loże VIP, przyjeżdżaliśmy w dresach, w koszulkach Psychofans, w Adidasach. W kolejce na przykład stali jakieś tam gwiazdy, piłkarze, osoby telewizji, a myśmy sobie bokiem wchodzili tak, jakby nigdy nic. Nieraz wchodziłem z nożem w kieszeni. Piliśmy, jedliśmy, ćpaliśmy. Zielak na przykład rozmawiał sobie z takim Błońkiem, z Nawałką. Tak jakby nigdy nie staliśmy w dresie. Mówimy, ty chłopie, jak to jest, ty, my się tu czujemy nieswojo. My nie jesteśmy dobrze ubrani w dresach. A on, to chłopie, sami swoi, a wszyscy w garniturach, koszulach. Tak to wyglądało. Były takie sytuacje, że pseudokibice z Krakowa mieli karty zawodników i proponowali piłkarzy do wypożyczenia, których klub będzie chciał. Dochodziło do takich paradoksalnych sytuacji. No to im to bardzo imponowało. Współpraca między grupami Psychofanów i Sharks
zwiększyła rynki zbytu dla rozprowadzanych narkotyków. Umożliwiła też lepsze zorganizowanie wspólnych, nielegalnych interesów. Kibole ze Śląska byli zawsze chętni do działania. Ich koledzy z Krakowa byli natomiast lepsi w planowaniu. To oni wprowadzili używane jednorazowo, palone po akcji samochody, czy wytyczane z wyprzedzeniem drogi ucieczki. Umożliwiło to lepsze przygotowanie włamań, napadów rabunkowych i uprowadzeń dla okupu. Kogo porywaliście? Biznesmenów. Maślak wraz z innym członkiem grupy przebierał się za funkcjonariusza CBŚ, po czym porwali chłopa, biznesmena, wymusili na nim oddanie Mercedesa oraz prawie 300 tysięcy złotych. Dlaczego ludzie wam płacili? Od razu takiemu delikwentowi mówimy się, że wiemy, gdzie chodzą twoje dzieci do szkoły, gdzie mieszkasz. Tak to wyglądało. Na czym jeszcze zarabialiście? Na VAT-cie. Firmy słupy, lewe faktury. Brali na przykład tira miedzi, fakturę w termin, firma słup i nie płacili za to. Ile można było zarobić na takich przekrętach? Kilkadziesiąt tysięcy złotych na głowę. Psychofani byli łakomym kąskiem dla organów ścigania. Jednak i oni nie pozostawali bierni. W pewnym momencie poczuli się na tyle pewnie i bezkarnie, że postanowili wyeliminować prokuratora prowadzącego śledztwo przeciwko gangowi. Byli nawet gotowi dokonać zamachu na jego życie. Psychofani zdobyli adres domowy tego prokuratora. Jeździli pod jego dom i sprawdzali, o której wyjeżdża z domu, czy odwozi dzieci do przedszkola, czy do szkoły, czy jeździ z żoną, o której wraca, jak wygląda w ogóle rytm jego dnia. Skąd mieliście adres prokuratora, który was rozpracowywał? Maślak go zdobył od funkcjonariusza policji. Mieliście skorumpowanych policjantów? Tak. Jak wyglądała współpraca z nimi? Po prostu płacono im za przekazywane informacje. To wskazywało na to, że te plany były zaawansowane. Nawet wyznaczono parę osób w gangu, które miały to zrealizować. To byli młodzi członkowie Psychofans. I ta akcja miała być takim formą wykazania się, że są dobrymi członkami Psychofansów, tak? Zapraszamy po przerwie. Kiedy plan zabójstwa prokuratora okazał się zbyt ambitny, najpierw podjęto próbę zainfekowania komputera śledczego treściami pedofilskimi. Poważnie rozważano też spalenie pomieszczeń sądu, w których znajdowały się akta dotyczące sprawy Kiboli. Podpalacz miał uciec z sądu, spuszczając się po linie. Podobne metody stosowano już wcześniej przy włamaniach. Plany zostały jednak pokrzyżowane przez jeden z najazdów na zwaśnione osiedle. Ochraniani przez Łukasza B. młodzi szalikowcy śmiertelnie pobili spotkanego tam kibica, górnika Zabrze. Przyjechaliśmy zamalować grafę kibiców górnika. I przy okazji, jakby byli jacyś kibice górnika, to normalnie to mieliśmy ich pobić. To było normalną koleją rzeczy, jak się jeździło na takie rzeczy. Tylko pobić? Tylko pobić. Nic więcej. To po prostu było impuls. Ci małolaci go dopadli. Smknęli mu po głowie, szczególnie jeden. I on tutaj leżał na środku ulicy, tak jakby już złożony do trumny. Cały blady, tak jakby bez życia, nie? Bo widać, jak to leżał trup po prostu. Ale wy się tym przejęliście, że facet tutaj leży i prawdopodobnie zmarł? Trochę tak. Trochę tak, ale według akt pojechaliście na hot dogi. No, pojechaliśmy na hot dogi po tej akcji. Jak się dowiedziałeś, że nie żyje, to co? To już było wiadomo, że już jest koniec. Koniec grupy. Brutalne zabójstwo, którego grupa zwyrodnialców dopuściła się na środku ulicy w Rudzie Śląskiej w październiku 2017 roku, wstrząsnęło opinią publiczną. Spowodowało też mobilizację policji, która za priorytet postawiła sobie złapanie morderców i poskromienie psychofanów. Pół roku później, w największej realizacji w historii Centralnego Biura Śledczego Policji, zatrzymano kilkudziesięciu kiboli z Chorzowa oraz współpracujących z nimi szarksów z Krakowa. Co ci dawała ta grupa przez lata?
takie poczucie bezpieczeństwa też, że zawsze wiedziałem, że ktoś za mną stoi. Że gdyby działo się coś złego, to wiedziałem, że zawsze za mną staną. Że nie było tak, że ktoś się odwróci. A pamiętasz, jak zostałeś psychofansem? To wszystko przyszło z czasem, samo. Matka z ojcem nadużywali alkoholu. Była to rodzina patologiczna. Żeby mieć na chlebie, jeździliśmy kraść na różne hale, do różnych sklepów chodziliśmy kraść, żeby po prostu przeżyć. Ile miałeś lat, jak pierwszy raz coś ukradłeś? 10-11. Jeździliśmy też na węgiel, kradliśmy złom z zumowców. Kradliśmy z jednego zumowca, sprzedawaliśmy na drugim. I tak jakoś przetrwaliśmy, no. Ja całe życie broniłem matki, gdy ją ojciec bił. Zawsze policja przyjeżdżała na interwencję, aż do pewnego czasu, jak ojciec mnie bił, ja zacząłem trenować kickboxing. Przyszłem kiedyś z treningu, jadłem bułkę, pamiętam to jak dziś. Obróciłem się, a on wziął taki łańcuch i tym łańcuchem chciał mnie uderzyć w plecy. Ja się odsunąłem i uderzyłem go z high kicka. I on dostał pierwszy raz ode mnie wtedy kopa na głowę, usiadł na tym łóżku i powiedział mi, teraz zobaczysz. I on tam zaczął mnie wyzywać od cweli, od najgorszych. I chciał mnie uderzyć z ręki. Ja zrobiłem unik i dostał ode mnie z sierpa. I to była pierwsza moja awantura z ojcem. Matka stanęła po twojej stronie? Powiedziała, że ja pobiję ojca. I ten policjant w tamtym momencie mówi, jeśli pani w końcu zdecyduje, bo pani całe życie ten syn broni, a pani teraz mówi, że syn pobił ojca. I tak to wyglądało, tak się skończyło. Ja uważam, że nie miałem rodziców. Wychowała mnie ulica. Początkowo Łukasz B. uniknął zatrzymania. Ukrył się w Krakowie u zaprzyjaźnionych pseudokibiców Wisły Kraków. Po kilku miesiącach uznał, że jedynym wyjściem jest współpraca z policją. Wiązało się to ze złożeniem wyjaśnień ujawniających wszystkie znane przestępstwa i obciążeniem dawnych kolegów. Do zeznania namówił też kilku swoich żołnierzy. W efekcie na ławę oskarżonych trafiły 53 osoby. Co ci właściwie grozi za to pójście na współpracę? Mogą mnie zabić. Śmierć. Jako mały świadek koronny, Łukasz B. stał się jedną z najbardziej znienawidzonych osób na Śląsku. W dzielnicach, gdzie wcześniej sam siał postrach, pojawiały się graffiti, które wprost nazywały go konfidentem. Krótko po wyjściu z aresztu, Baluś został też zaatakowany używanymi przez pseudokibiców racami sygnałowymi. No kogo? Jakby nas dopadli, to by nas zabili. To są rakietnice typowo sygnałowe do wyszeliwania w powietrze, na morzu. A oni po prostu szaleli do nas jak do kaczek. I z tego, i z broni. Dzięki Łukaszowi oraz kolejnym osobom, które zdecydowały się wyjaśniać, ta zmowa milczenia została rozbita. Pokazała, że nie ma lojalności w tej grupie i każdy walczy tutaj o siebie. A co cię skłoniło do pójścia na współpracę? Rodzina. Już miałem dosyć tego, chciałem z tego wyjść. Tych przypałów, tego kryminału, tego siedzenia co chwilę. Brak pomocy. Na rogu pomagali w postaci 300 zł. Wiesz, dostając wyrok 10 lat, szacunkiem się nie najesz, nie? Jak wyjdziesz. Twoja rodzina się nie najesz szacunkiem. Ja po prostu chciałem z tego wyjść. To jest jedyna normalna, możliwa droga wyjścia. Iść na współpracę, opowiedzieć o tym wszystkim i tyle.